Stolarz dorabia nogę do stołu. Aby pasowała do otworu, musi mieć szerokość 150 mm z dokładnością do 2,5 mm. Napisz i rozwiąż nierówność, która opisuje dopuszczalną szerokość stołowej nogi. No więc tak, to chyba jest dosyć proste zadanie. Może narysujmy, prawda? To jest, niech może S to jest szerokość stołowej nogi. I teraz idealnie by było, gdyby miała 150 mm. Ale może się zdarzyć, prawda, że będzie trochę dłuższa lub też trochę krótsza. No, wszystkie te nogi jeszcze, wszystkie te szerokości będą jeszcze pasować do otworu, który ma stolarz. Czyli co? Czyli ta nasza szerokość dobrze nie może się różnić od 150 o więcej niż 2,5 mm. Znaczy to jest nierówność, którą musimy rozwiązać. Różnica to może być więcej o 2,5 lub mniej. Znaczy różnica pomiędzy tą szerokością a 150 musi być nie większa niż 2,5. No i teraz to jest nierówność typu moduł liczby, moduł jakiejś liczby, moduł liczby mniejszy od jakiejś liczby dodatniej, no to wiemy, że wszystkie te liczby leżą pomiędzy, tak jak tutaj, pomiędzy 2,5 i minus 2,5. Czyli ta nierówność oznacza, że S minus 150 jest mniejsze równe 2,5 i większe równe od minus 2,5. To może tak, dodajemy 150 do każdej z tych nierówności, to mamy tak, S minus 150 plus 150 jest mniejsze równe od 2,5 plus 150, a większe równe minus 2,5 plus 150. No w ten sposób w środku zostaje nam tylko S mniejsze równe od 152,5, a większe równe od 147,5. Czyli to jest dopuszczalny zakres szerokości nogi stołowej. Musi ona być, ta szerokość musi być większa równa niż 147,5 mm i mniejsza równa niż 152. Znaczy tu jest 150, tu mamy 152,5, tu mamy 147,5. I dopuszczalny zakres to jest ten przedział pomiędzy tymi dwiema liczbami.